Witajcie kochani na moim kanale. Bardzo się cieszę, że jestem znowu z Wami. No i mam taką szybką recenzję dzisiaj dla Was odnośnie perfum, które są idealne na wiosnę oraz lato. Ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, bardzo Was proszę o subskrypcję właśnie teraz. A jeżeli wracacie ponownie, dziękuję Wam serdecznie, to dla mnie naprawdę wiele znaczy. Cieszę się, że jesteście dalej ze mną. No i mam nadzieję, że będziemy razem przeżywać nasze perfumowe przygody. Ok, no więc dzisiaj, kochani moi, będziemy sobie omawiać tą piękną buteleczkę, a tutaj mamy zapach od firmy, która się nazywa Coach. To jest woda perfumowana, 90 ml. To jest oryginalna wersja, ponieważ wyszło ich tam już paręnaście chyba teraz różnych flankerów, natomiast ja mam tą wersję podstawową, miałam ją bardzo dawno temu w swojej kolekcji i pamiętałam, że kiedyś mi się strasznie podobała, więc postanowiłam, że przypomnę sobie trochę ten zapach, a że nadarzyła się dobra okazja, no to zamówiłam sobie taką oto buteleczkę. Chcę Wam pokazać, jak ona pięknie się prezentuje. Tu ma takie z boku. Ta firma Coach produkuje takie wyroby skórzane, czyli torebki, buty bodajże, portfele, naprawdę dobrej jakości. To jest nowojorska firma, która się właśnie specjalizuje w tych skórzanych wyrobach. No a tak jak widzimy, teraz też wydała, znaczy teraz, no już jakiś czas temu, również i perfumy. Tutaj jest taka narysowana, wygrawerowana, znaczy się kareta. Pięknie, naprawdę piękny cały design tej butelki. Z tyłu również jest opis nut zapachowych tego zapachu. Naprawdę bardzo fajnie wszystko się prezentuje i już Wam mówię trochę więcej odnośnie tych perfum. Więc tak, zostały one wydane w 2016 roku. W głowie znajdziemy tutaj malinę, gruszkę oraz różowy pieprz. W sercu mamy turecką różę, gardenię oraz cyklamen. A w bazie mamy piżmo, drzewo sandałowe oraz zamsz. No więc tak, jeśli chodzi o ten zapach, jest on klasyfikowany jako kwiatowy. Otwarcie jest takie rzeczywiście troszkę owocowe, właśnie przez tą malinę oraz gruszkę. Różowy pieprz jak dla mnie nie jest jakoś specjalnie wyczuwalny, ponieważ różowy pieprz zazwyczaj sprawia, że perfumy robią się takie troszeczkę ostrzejsze. Natomiast to zdecydowanie nie jest ostry zapach. Ale nie jest to też taki typowy owocowo-słodki zapaszek, jakich jest pełno na rynku. Nie, on ma troszeczkę dla mnie głębie i dlatego właśnie sobie cenię ten zapach i naprawdę się cieszę, że znowu mam go w swojej kolekcji. Zdecydowanie jeśli chodzi o moją skórę, wybijają się tutaj nuty tej róży, na pewno tak. Na pewno drzewo sandałowe oraz ten zamsz, jeśli chodzi o bazę, zdecydowanie jest wyczuwalny. No więc tak. Jest on bardzo łatwy w przyjęciu. Uważam, że większości osób będzie się podobał. Nie jest mega przesłodzony, jest perfekcyjnie zbalansowany. Naprawdę jest bardzo kobiecy, dziewczęcy, nadający się idealnie do pracy, na dzień. Także jeżeli chodzi o właśnie porę roku, no to uważam, że to jest perfekcyjny zapach właśnie na wiosnę i lato. Również nada się perfekcyjnie na ślub. Tak, przepiękne, naprawdę warte zainteresowania perfumy. Ja mam je dzisiaj na sobie cały dzień i czuję się w nich fantastycznie. Jeśli chodzi o trwałość, no to tak spokojnie 4-5 godzin przetrwają. Jak to zazwyczaj ze wszystkimi innymi zapachami również. Wiadomo, dłużej będą się trzymać na Waszych ubraniach niż na skórze. Natomiast no naprawdę są bardzo ładne. Takie właśnie, jak Wam powiedziałam, dziewczęce i kobiece. Na pewno ta malina na samym początku się wybija. Później dochodzi do gry róża. No i na koniec w tej bazie ta mieszanka róży z tym drzewem sandałowym i zamszem. Naprawdę fajna kompozycja. Ten zamsz właśnie sprawia, że to nie jest taki typowo różany zapaszek, ani nie jest to jakiś tam słodziak. Naprawdę bardzo ładne, kwiatowe perfumy, które nadają się na co dzień, na każdą okazję, do biura. Nikogo nie będziecie nim przytłaczać. Fajna, fajna propozycja od firmy Coach. Także ja Wam proponuję wypróbować ten piękny zapaszek. No i oczywiście ta butelka naprawdę jest przecudowna, także cieszę się, że dorwałam tą butelkę i będzie się prezentować naprawdę bardzo ładnie z resztą moich perfum.
Okej, kochani, jeżeli znacie te perfumy, dajcie mi znać, co Wy o nich sądzicie. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. No tutaj w Anglii już temperatury trochę poszły w górę. Dzisiaj mam 18 stopni, jest super ciepło, także jestem przeszczęśliwa. Uwielbiam, jak słoneczko wychodzi. Od razu człowiek ma więcej energii. Także mam nadzieję, że u Was również wszystko jest ok. Trzymajcie się cieplutko. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Do usłyszenia następnym razem. Buziaczki, pa, pa!